zdrowia, szczególnie dla potomków niewolników, no i potomków chłopów pańszczyźnianych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, w Ameryce reperacje, czyli odszkodowania, czyli zadośćuczynienie za niewolnictwo jest na pierwszych stronach gazet, w pierwszych sekundach telewizji, w internecie, w vlogach i na wszystkim. No Murzyni krzyczą za tym, żeby po prostu dostawać kasę. No i kto ma płacić kasę? No kasę ma płacić w zasadzie państwo. Państwo ma płacić kasę, a skąd ma brać kasę? No państwo ma zabierać w podatkach. Nie jest to konkretnie wiadomo, jak to ma się odbywać, no ale wiadomo, że niewielu ludzi miało niewielu niewolników, a teraz wszyscy mają płacić wszystkim, którzy są powiedzmy czarni. No jest to jakiś absurd, jest to po prostu jakaś paranoja, nie ma żadnej proporcjonalności, no i ktoś ma odpowiadać za winy nie swoje, czy nawet nie swoich przodków, to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, że nikt nie miał w przeszłości niewolników, dziadek czy pradziadek nie był właścicielem. Nie ma to znaczenia. Jest biały, to ma płacić, jest winny. No dużo czarnych teraz krzyczy, że w zasadzie to czarni nie powinni chodzić do białych koledzy, powinni unikać, bo bojkotować. No jest ogólnie cyrk, jest po prostu wojna cywilna, jest wojna na noże. Jest wojna na noże, tak jak jest wojna w Europie z muzułmanami, pomiędzy Arabami i białymi, tak jak teraz jest w sumie ten konflikt nieprawdopodobnie. No trzeba pamiętać, że w Ameryce wojna cywilna, czyli ta wojna secesyjna, odłączeniowa, 1862 rok, no to 500 tysięcy białych ludzi zginęło. Po obu stronach można powiedzieć Unia i południe, 500 tysięcy właśnie za to, że walczyli o zniesienie niewolnictwa. No jak już południe przegrało, kiedy Konfederacja ta południowa po prostu została stłamszona, zniszczona, no to wprowadzono wyzwolono niewolników. Nie wiedzieli, co robić w sumie. Nie wiadomo było, co robić z tymi niewolnikami. Część w rządzie no to mówiło, że trzeba dać im 40 murk i muła, i żeby sobie po prostu znaleźli pracę, żeby zaczęli się żywić, żeby zrobili sobie takie gospodarstwo rolne, na którym będą mieli jakieś kozy, krowy, będą hodowali, sadzili ziemniaki czy inne zboże i po prostu mieszkali jako wolni ludzie. No oficjalnie nigdy to się nie spełniło, rząd nigdy tego nie zaczął dawać, no i Murzyni też nie za bardzo się garnęli do tego, żeby iść siekierami, dziabać i wycinać drzewa i zakładać muła do pługo i po prostu orać te pola, także to nie za bardzo wyszło. No ale nawet w tym czasie ciekawe dwie historie takie były. Była niewolnica urodzona Henrietta Wood. Ona urodziła się w 1820 roku. Była niewolnicą i wyrosła w północnym w Kentucky. Była sprzedawana parę razy. Aż jedna właścicielka ją kupiła, przeprowadziła się do Cincinnati, no i w zasadzie ją uwolniła. No i uwolniła ją i ona, ta Henrietta Wood, pracowała
pracowała od 1848 roku, no i w zasadzie jako wolna służba, jako była służąca, obsługiwała tam, pracowała w hotelach, w domach gościnnych i tak dalej. Nie była już niewolnicą, no w tym stanie w Cincinnati nie była niewolnicą. Tyle tylko, że podstępny numer jej zrobili, no bo ta właścicielka tego pensjonatu w zasadzie powiedziała, mówi, pojechałaby z nią promem, czyli ta właścicielka pensjonatu powiedziała tej byłej niewolnicy, chodź pojedziemy do Kentucky, ja coś mam tam załatwić, no i pomożesz mi, bo ja ciebie potrzebuję. No i to było 1853 rok, czyli to było 9 lat przed wojną, przed wyzwoleniem. No i w tym Kentucky w zasadzie ta właścicielka pensjonatu wzięła ją, oddała właścicielowi niewolników. No i ten właściciel niewolników dał jakieś tam pieniądze tej właścicielce pensjonatu, a ją w zasadzie zniewolił drugi raz. No, wsadził ją na plantację, najpierw do Mississippi. Była zamknięta w Kentucky, później wylądowała w Mississippi. W międzyczasie zawieźli ją do Teksasu. No i była tak na plantacji tak daleko, że w zasadzie na takim odludziu, że przez rok nie wiedzieli, że wojna cywilna się w zasadzie zaczęła i że się skończyła. Także to było tego rodzaju po prostu. No, wtedy takie były czasy. Podobna sytuacja to była z muzykiem. Była z muzykiem, z murzynem. On się nazywał Solomon Northup. No i on był, bo on był w zasadzie wolnym człowiekiem. Był czarnym, ale był wolnym człowiekiem. Ale złapali go w stolicy, w Washington DC. W Washington DC to znaczy District Columbia w 1940 roku. No i sprzedali go w Luizjanie i po 13 latach po prostu uciekł. No i opublikował książkę 12 lat jako niewolnik. No i to był później w 2013 roku był film pod tym tytułem. No i pokazywał jak to się działo. Henrietta Wood, udało jej się iść do sądu i zaskarżyła tego łapacza, tego handlarza niewolnikami. On był Wood, Zebulon Ward. On zrobił fortunę w Arkansas, no bo w zasadzie państwo dało mu, podnajęło mu więzienia, gdzie w zasadzie więźniowie pracowali, produkowali najróżniejsze wyroby, no i on w zasadzie był takim fabrykantem, tyle tylko, że używał siłę roboczą więźniów. No i Henrietta Wood, ona go zaskarżyła o 20 tysięcy, dostała 2,5 tysiąca odszkodowania, także jej obrońcą to był republikanin. Trzeba pamiętać, że ci południowi demokraci to do lat 1960, no to oni byli właśnie bardzo, bardzo przeciwko murzynom, wprowadzali te najróżniejsze prawa antymurzyńskie. To dopiero jak Kennedy został wybrany prezydentem, on był demokratą, też nie dawali mu szansy, że zostanie prezydentem, no bo był katolikiem, no ale to w tym czasie właśnie demokraci zaczęli przechodzić z tych antymurzyńskich polityki takiej antymurzyńskiej na super
promurzyńską. No i już wtedy właśnie ta Henrietta Wood dostała te 2,5 tysiąca z tych zaskarżonych 20 tysięcy. Ona, jak była jeszcze w niewoli, no to urodziła syna Artura. No i wychowywała go. Później jak dostała w 1870 roku te powiedzmy 15% tego, co skarżyła, za te 2,5 tysiąca kupiła dom, no i w zasadzie zaczęła odkładać pieniądze na wykształcenie syna. Arthur Wood, on został pierwszym czarnym absolwentem Union College prawa. Skończył prawo, później zaczął mieć praktykę prawniczą w Chicago, zaczął inwestować. Także dosyć był, odniósł sukces, no i te pieniądze, które ona wygrała od byłego właściciela niewolników. Ten właściciel niewolników, no to w tym czasie to był szacowany na około milion dolarów, także to były ciężkie pieniądze na dzień dzisiejszy, no to powiedzmy to by były setki milionów dolarów. No jej te 2,5 tysiąca właśnie pozwoliło na to, że na kupienie domu, to były właśnie takie mniej więcej proporcje. No dzisiaj Afryka do tej pory ma niewolników. W Indiach tak samo w zasadzie niektóre rejony, szczególnie te muzułmańskie, no to sprzedają bardzo często nawet rodziny, sprzedają te swoje dzieci, żeby te dzieci małoletnie były, no one są brane jako powiedzmy żony jakichś takich ludzi, no dwa, trzy razy starszych, to nawet za mało, ale 6, 7, 8 razy starszych. No i bardzo często są właśnie okaleczane, są później wyrzucane, jest duży problem. Także niewolnictwo w Ameryce płaci strasznie dużą cenę za coś, co w sumie było dużo mniej w Ameryce Północnej niewolników niż powiedzmy w Brazylii. W Brazylii było chyba 8 razy więcej niewolników przywiezionych, dlatego widać powiedzmy po społeczeństwie, że tam większość jest murzynów. No i w Brazylii niewolnictwo było 15 lat po tym, jak się zakończyło w Ameryce Północnej. Tam nikt żadnych odszkodowań nie żąda, reparacji nie żąda, dlatego, że tam w Brazylii po prostu nie ma takich pieniędzy, żeby można było wycisnąć z kompanii. No i rząd nie jest na tyle głupi, żeby ogłaszać podatki, czy robić podatki, żeby wypłacać jednym czy drugim. No, jest to jedna wielka ustawka grup lewackich, żeby wzbudzić nienawiść jednej grupy do drugiej, żeby był nieustanny konflikt, żeby ubić na tym forsę i wybory, można powiedzieć, do kongresu, bo bardzo wielu ludzi, którzy właśnie przedstawia takie idiotyczne mrzonki i rzuca to powiedzmy ludziom, że będą dostawali pieniądze, no to później oni są wybierani. Oni są wybierani, żeby właśnie byli przedstawicielami tych grup murzyńskich, no i dostają się do kongresu. No i wtedy w kongresie zarabiają 175 tysięcy. A ci biedni ludzie, którzy bardzo często nie mają nic wspólnego z niewolnictwem, no bo przyjechali powiedzmy czy z innych krajów, czy nawet z Afryki, pokolenie czy dwa, czy trzy, no to państwo, czyli podatnik amerykański będzie miał płacić im odszkodowania. Absolutny idiotyzm. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz jeszcze? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń. O codziennych powiadomieniach pisz pytania, rozsyłaj, wysyłaj, polecaj, pisz swoje opinie i do następnego codziennego filmiku.